I na pierwszym planie Adam Bączkowski z Gliwic. Tak, z Gliwic. Ponad 300 km zjechał na turniej do Darka. No i jest oczywiście debiutantem. To znaczy, no na pewno nie wygrze w tenisa. Jest debiutantem, ponieważ pierwszy raz bierze udział w międzynarodowym turnieju tenisa Rozmachow Darek Cup. A gra naprzeciwko zawodnikowi z Lubania, Czesław Budziony. Jak widzimy, Adam leworęczny, no masakra, no świetnie to wygląda. Sporządny tenis. Widzę, że sam zadowolony jest. No, to czuje się, kiedy ma się ten rytm. Uśmiechnął się, to było sympatyczne. To będzie porządny rywal dla... To będzie porządny rywal dla faworytów dzisiejszego turnieju. Takich zawodników jak Paweł Skoczek, jak Michał Bodziony, jak Jarek Grela. Zapowiada się po prostu ciekawie. A jak już zatrzymamy się przy zawodnikach leworęcznych, w którym właśnie Adam Bączkowski z Gliwic jest, no to mamy tutaj triumfatorów leworęcznych. I pierwsze nazwisko, chyba jedyny. Tak, jedynym zwycięzcą do tej pory, czyli po 84 turniejach, jedynym zwycięzcą do tej pory leworęcznym to jest Łukasz Słodyczka. A tak to wszystko praworęczni zawodnicy. Nie. Łukasz Borowy z Wrocławia też był leworęczny. Czyli mamy dwóch Łukaszy. No i teraz mamy Adama leworęcznego. No już tutaj fanom tenisa nie muszę mówić, że gra z leworęcznymi zawodnikami, czyli z tak zwanymi lewakami, a nie jest taka prosta sprawa. Sam fakt przestawienia się. A jak jeszcze w ogóle gra podobny tenis, który ktoś tam... Poleciało to dosyć szybko. Niestety nie w kort. Drugi serwis. No, agresywny. Czesiu nie może wyczaić. A, ciężko jest. To jest chyba, co to jest? To jest zmiana stron chyba jakaś. Idziemy, podpytamy, jaki jest wynik. Czesiu, ciężko, co? Bardzo dobry serwis. Facet przyjechał normalnie tutaj. Bardzo dobry serwis z rotacją taką, która jeszcze dla mnie jest nieodgadniona, dlatego jest problem. A pan zdradzi nam, panie Czesławie, wynik, czy pan nie za bardzo chętnie? Czy może lepiej, nie ma lepiej spytać Adama? 2-5. To powiem panu, że nie brzmi tak źle. Spodziewałem się tutaj jakichś tutaj drastyczniejszych tutaj rezultatów. Panie Adamie, jak pan się czuje na takiej nawierzchni, świetnie, na turnieju? Świetnie. Opowiada panu? Na nawierzchni, nie gram na takiej. Opowiada ci coś takiego? Tak, tylko trzeba się przyzwyczaić do biegania. Trzeba się przyzwyczaić. Inne bieganie. Dosyć intensywne, dające, no. Okej. Okay. No to wracamy. Do meczu. Idziemy zobaczyć teraz do Czesia, bo to Czesiu właśnie będzie teraz serwował. Usłyszeliśmy, że wynik brzmi 2-5. No i zobaczymy. To, o czym Czesław wspomniał, to... O, to jest dokładnie taka sytuacja, tylko odwrócona, że nie może dać sobie rady z serwisem leworęcznego Adama. Jak to powiedział, nieodgadnione rotacje. Ale teraz dokładnie to samo się zdarzyło Adamowi. Czesiu! Też gdzieś tam się pogubił z tym returnem. Był to przypadek. O, brawo! Można powiedzieć, że Czesławowi sprzyja kamera. Mobilizuje go. Z tym to jest różnie. Czasami zawodników usztywnia. A tutaj na razie... No proszę. Chyba znowu jakiś Asio. No proszę. Świetne trzy akcje. Ten serwis winner, serwis as, teraz volley winner. To świetne wrażenie zrobił Czesiu. Ej, ej, ej.
Ajajaj, i ratun wszedł. I wszedł ten ratun. Świetny wolej, kapitalny. Kapitalny gen. No, wróciliśmy do tematu, który Czesiu poruszył. Nieodgadnione rotacje. Nie no, jest ciężko przyzwyczaić się, aczkolwiek Czesiu jest doświadczony zawodnik. Ale nie jest to proste. Koniecznie chce to forehandem uderzyć. Tak. Zabieg z tą backhandowym forehandem przy returnie i później już zabieg z zamiarem zaatakowania i przeatakował, to wtedy ewentualnie miałby taki komfortowy spin. Popatrz, no nie da rady. Podejrzewam, że też nie dałbym rady. Przeblokował. No fajnie. 2, 5, 3, 6, 3 mam. 6, 3. No i żegnamy się z hiszpańskim kortem. Tym samym z meczem. Z meczem. Adam Bączkowski, debiutant z Gliwic. A więc ponad 300 km. Respekt, naprawdę respekt. Kontra czas odwodziony w Lubaniu Śląskim. To niedaleko, 25 km.